Witam Was. Dzisiaj kolejny temacik, dzisiaj kolejna roślinka, którą będziemy sobie przerabiać. Dzisiaj coś można powiedzieć nietypowego, co przyjechało do mnie, można powiedzieć, aż z Islandii, ponieważ była tutaj jedna pani aż z Islandii, kiedyś mnie odwiedzić i przywiozła mi troszeczkę islandzkiego skarbu, także dzisiaj o tym troszeczkę filmik będzie. Także mamy z bardzo daleka roślinkę. Mowa tutaj jest o poroście islandzkim. Roślina, myślę, że znana głównie z aptek, ponieważ występuje bardzo często w różnego rodzaju takich cukierkach, tak zwanych chustym bonbons. Jak sama nazwa już wskazuje, czyli pochodzi z Islandii, ale nie tylko. Występuje również w Anglii, występuje również w Grenlandii i występuje również w Północnej Ameryce, jak się teraz nie pomyliłem, ale na północnej, tak. Także tam jeszcze również występuje. W Skandynawii bardzo często był ten porost zjadany, jeżeli były jakieś takie momenty, można powiedzieć, głodu, że nie było za bardzo co jeść. Wtedy bardzo często sięgano i po prostu zjadano sobie taki porost. Także tak to mniej więcej tam wyglądało. Również bardzo często jest ten porost również takim przysmakiem koniferów. One również bardzo często sięgają po niego, bo po prostu im smakuje i sobie go zjadają. Dobra, no pokażemy wam w ogóle, o co tutaj chodzi, bo przypuszczam, że większość z was mogłoby jeszcze nigdy nie widzieć, jak to wygląda. Także tutaj go mamy troszeczkę w słoiczku. Ogólnie zawiera on jeszcze różnego rodzaju związki śluzowe, garbniki, enzymy, olejki eteryczne, beta-karoten, B1, zawiera również magnez, jod, brom, krzem. Bardzo często wykorzystywany jest w rekonwalescencji, czyli po prostu takim powracaniu do zdrowia z różnego rodzaju chorób. I wtedy to naprawdę bardzo fajnie pomaga organizmowi znowu wrócić do normalnego funkcjonowania. Wzmacnia również nasz organizm. Również bardzo często jest stosowany w różnego rodzaju anemiach, można powiedzieć, ponieważ on zawiera też dość spore ilości żelaza. W jakichś osłabieniach organizmu, w chorobach układu trawiennego również znajduje zastosowanie. Przede wszystkim był wykorzystywany przy kaszlu i chorobach górnych dróg oddechowych. To taki konik tej rośliny. Dlatego bardzo często jest właśnie w różnego rodzaju tabletkach spotykana tutaj. Na przykład od bólu gardła, na krtań również pomaga. Posiada właściwości przeciwwymiotne. To też może być dosyć ciekawe. Stosowano go przy mdłościach również. Pomaga nam również na chorobę lokomocyjną. To jest, jeżeli przykładowo jedziemy jakimś samochodem czy czymś, czy dzieci, czy ktoś i nagle po prostu musimy wymiotować. Takie coś ma moja żona. Jak jedzie autobusem, to zażyga cały autobus zawsze. Dlatego nie jeździ nigdzie autobusem. Już boli iść na nogach. Znajduje zastosowanie również przy anoreksji. Przy problemach z żołądkiem. Również przy podrażnieniu błon śluzowych żołądka i jelit, tutaj bardzo fajnie pomaga, ze względu na te właśnie związki śluzowe, które zawiera. Przy chronicznych problemach z jelitami i z żołądkiem również ma swoje zastosowanie. Czasami używa się go również przy biegunkach. Posiada właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Pomaga nam również usunąć zalegającą flegmę z oskrzeli. To bardzo często się dzieje, jeżeli mamy przykładowo jakieś zapalenie zatok czy katar i to wydzielina spływa nam właśnie tą tylnią częścią gardła na dół. Tam osadza ona się przeważnie w oskrzelach na początku. I tutaj już wtedy kaszel słychać jest taki mokry i słychać jak tam po prostu to aż wszystko wrze w tych oskrzelach. Wtedy ono pomaga tutaj nam usunąć właśnie tą flegmę. I ją wykrztusić. Również bardzo często pomaga nam na chrypki różnego rodzaju, jeżeli po prostu tracimy nasz głos przez jakąś właśnie taką chorobę, przez przeziębienie czy na coś. Ja kiedyś miałem bardzo właśnie taką chrypkę i stosowałem właśnie takie cukierki, ale to już bardzo dawno temu, to miałem chyba 13-14 lat. Miałem chrypkę, która trwała chyba 3 tygodnie. Właśnie stosowałem takie cukierki z takim porostem islandzkim właśnie.
I można powiedzieć, że bardzo fajnie to pomogło odzyskać mi głos, przez to dlatego dzisiaj mogę znowu do was mówić, bo inaczej byłoby źle i nieciekawie. Wykazuje również działanie w tuberkulozie. Pomaga nam również, jeżeli mamy ataki astmy. Nawilża nam również śluzówki gardła, gdy te są po prostu przesuszone. Też jest taka fajna opcja. Bardzo często one się zimą przesuszają, te śluzówki, jeżeli mamy za sucho w domach, ponieważ mamy sztuczne ogrzewanie i wtedy może ta wilgoć w różnego rodzaju mieszkaniach rzeczywiście spaść poniżej i wysusza się gardło, skleja się to wszystko. Wtedy to jest dobra sprawa, żeby po prostu to wszystko nawilżyć. Można również tym gorglować sobie gardło, czyli po prostu sobie zrobimy taki wyciąg z tego i można sobie gardło gorglować. Poprawia nam również apetyt, jeżeli komuś zanika apetyt i za bardzo nie chce jeść, a powinien w tym momencie coś zjeść, chociaż tu jest sprawa sprzeczna, bo przy różnych chorobach często głodówki są bardzo fajną sprawą. Popłukanki również z tego pomagają przy upławach. Działa nam również moczopędnie i pomaga na stany zapalne pęcherza moczowego. Bardzo często również przyspiesza nam gojenie się różnych ran, jakie mamy. Ma właściwości również takie wyciszające i uspokajające. Oczyszcza nam również cerę, na przykład z trądziku. Kompresy również z tej rośliny zmniejszają nam cienie pod oczami. A takie cienie mogą wystąpić, jeżeli przykładowo za mało śpimy. U mnie one czasami potrafią wystąpić, jeżeli ja za mało śpię, albo miałem za dużo stresu, to wtedy również mogą cienie wystąpić. Ale cienie mogą również sugerować jakąś chorobę organizmu, wycieńczenie, oraz mogą również sugerować infekcję pasożytniczą. Szczególnie u dzieci trzeba na to zwrócić uwagę. Jak są mocno podkrążone oczy u dzieci, może być, że jest jakaś robaczyca i można by było to sprawdzić z różnego rodzaju badań kału, czy tam przypadkiem nie ma czegoś. Chociaż to też nie zawsze wychodzi. Inuici używają go również jako przyprawy do swych potraw, czyli po prostu suszą sobie to, mielą to, no ja bym to zmielił w blenderze, oni pewnie nie mają blendera, czyli to pewnie w jakimś moździerzu będą po prostu sobie mielić i po prostu używają to sobie do swoich potrawek, przeważnie mięsa, które tam jest spożywane, bo tam jest bardzo dużo mięsa spożywane, chociaż ta tradycja też już tam zanika, bo tam też już dotarły te niezdrowe bułeczki i różnego rodzaju chlebki i inne różnego rodzaju świństwa, które nas tu po prostu teraz też trują. Dlatego oni zaczynają już też coraz bardziej chorować i niestety coraz częściej umierać, ponieważ dieta czysto mięsna, bez mieszania teraz jakimiś pieczywami, może również być dosyć pozytywna, ale jeżeli już to zaczynamy mieszać, przykładowo typowo polskie szyneczka na chleb, no to już wtedy jest problem, ponieważ to już nie ma takiej kombinacji, taka kombinacja nie powinna mieć miejsca. Co również u nas bardzo często jest ziemniaczki, jakieś tłuste mięso do tego, co również jest węglowodanem i tłuszczem i białkiem i tutaj już to też całkowicie nie współgra i to już nie jest korzystna dieta i może nam po prostu wyrządzić bardzo wielką krzywdę, ale większość osób niestety tego nie wie albo nie chce tego zrozumieć. Dwie łyżki, no teraz jeszcze chciałem powiedzieć o zastosowaniu tego, czyli dwie łyżki teraz takiego porostu, zalewamy 300 ml wody, doprowadzamy to powolutku do gotowania i gotujemy to 15 minut, tylko gotujemy to na spokojnym ogniu, nie żeby to tam bulgało, szalało i się przelewało z tego wszystkiego. Przecedzamy i pijemy sobie dwa razy dziennie taką szklaneczkę tego. Dobra, także mamy kolejną roślinkę przerobioną, która przyjechała do nas z bardzo daleka. Także dziękujemy jeszcze raz za ten prezent. No nie miałem okazji tutaj to zebrać. Ona może występować w Polsce, ale ona występuje bardzo wysoko w górach. Choć nie jestem pewny, czy ona tam występuje. Jak mi jakiś baca ogląda, to niech tam da znać, czy gdzieś takie coś widział. Gdzieś tam na szczytach gór. Dobra, także mniej więcej tyle w tym temacie, także macie kolejną porcję informacji. No nie wiem, czy ona
Może gdzieś na internecie jest dostępna do kupienia. Powiem Wam szczerze, nie sprawdzałem, czy to idzie kupić w tej formie, a jeżeli nie, to w gotowych preparatach. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam Was serdecznie. Mi się kawę zaplątał.